po raz kolejny gościmy drużyny w naszej nowej hali sportowej. Bardzo miło mi jest właśnie gościć drużyny nie tylko z naszej gminy, ale też dzisiejszy turniej pokazał to, że współpracujemy również z drużynami miasta i powiatu. I nie tylko. Dzisiejszy turniej właśnie jest tego dowodem. Zorganizowany przez trenerów, wspaniałych trenerów, przede wszystkim trenera Kamila, który tak jakby zbiera wszystkie te drużyny, wszystkich młodych ludzi. I dzisiaj właśnie ten turniej był tego przykładem. Także cieszę się, że możemy gościć w naszej nowej, pięknej hali sportowej tak zacne młode osoby, tak wspaniałych sportowców. Dzisiaj spotkaliśmy się w takim wydarzeniu. Chcieliśmy uczcić pamięć Andrzeja Soczewki. To jest człowiek, który kochał piłkę nożną, który zawsze chodził na wszystkie mecze lokalnych drużyn, czy to Huraganu, czy to drużyn, które prowadziłem. Człowiek, który przyprowadził syna do mojej drużyny. Syn już zrezygnował po kilku latach, a ten człowiek dalej jeździł ze mną na mecze, pomagał jak tylko mógł, jak tylko mógł. Dzieciaki, które go znały, bardzo miło go wspominają. Cały czas ciepło się o nim wypowiadają. Wielokrotnie była sytuacja taka, że mamy trening, pan Andrzej przyjeżdżał, przywoził nam jabłuszka i pojechał, mówi, tylko dajcie mi wiadereczko. Człowiek ciepły, miły, który naprawdę kochał sport, zaraził do sportu, czy swoją córkę, która zawsze chodziła z nim na mecze, czy Arka, który dzisiaj sędziował mecze, Arka Nestorowicza, który jest sędzią piłkarskim. Tydzień temu organizowaliśmy turniej Tadeusza Dołęgi, pracownika Mosiru. W tym tygodniu udało się zorganizować, dzięki przychylności pani dyrektor Doroty Herdy, mogliśmy skorzystać z pięknego obiektu. Drużyny sobie chwalą, przyjechały do pięknej, dużej hali. Mówię, turniej był bardzo wyrównany. Poziom był naprawdę wysoki, świadczy o tym wyniki, dużo remisów. Najlepszy zespół zdobył 9 punktów w grupie złotej, ale mówię, w grupie srebrnej był też bardzo wyrównanie. Najlepszy zespół chyba 5 punktów zdobył, więc... Najlepszy zespół w grupie złotej to... Top 54. To już jest drugi memoriał w Rogoźnicy i te memoriały będą kontynuowane. Tak, chcielibyśmy kontynuować najbardziej cyklicznie te memoriały, co roku wspominać pamięć zmarłych, wspaniałych ludzi, którzy mówię, zaistnieli, pomagali, na których zawsze można było liczyć, więc chcemy się chociaż rodzinom odwdzięczyć w ten sposób, żeby też było im miło, żeby pamiętały te rodziny, że myślimy o nich, o tych osobach, które odeszły, że mówię, jesteśmy wdzięczni za to, że spotkaliśmy ich na swojej drodze, że mogliśmy skorzystać z ich pomocy, z ich uśmiechu czasami nawet. Chcemy to kontynuować. Mam nadzieję, że się to będzie udawało i co roku będziemy się spotykać na takich turniejach, czy to na hali, czy to na dworze. Chcemy korzystać z tego. A drużyny przyjeżdżają chętnie do Międzyrzeca, czy do okolicznych miejscowości. Ja jestem z tego bardzo, bardzo zadowolony, że klub UKS Dwójka daje radę. Funkcjonuje w Międzyrzecu, rozwija się, promuje miasto, gminę, bo trzeba przyznać, że dzisiaj promowaliśmy gminę w mazowieckim województwie, w podlaskim województwie. Przyjechał zespół z Łęcznej, więc trzeba się cieszyć, że drużyny chcą do nas przyjeżdżać i możemy się pochwalić nie naszym, ale taką halą i mówię, wdzięczny wszystkim osobom, które pomogły tej organizacji. Cieszę się, że się wszystko udało.